Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, dziś realizuję dla mnie film totalnie nietypowy. Mam nadzieję, że jakoś mi to wyjdzie. Nie będzie tu za dużo chaosu, bo po prostu nie jestem przyzwyczajona do takiej tematyki. Nawet nie wiem, jak Wam pokazać to wszystko, co mi się tutaj zgromadziło. Uwierzcie mi, że mam tu masę rzeczy. Słuchajcie, pod moimi filmami bardzo często padają pytania o kosmetyki, których używam. Bardzo często pada pytanie o pomadkę, bardzo często padają pytania o podkład. Pytacie też o kosmetyki do włosów, pytacie też o to, czym robię paznokcie, albo o samoopalacz, który nie śmierdziałby jak spalony kurczek. Więc dzisiaj postanowiłam takie moje hity kosmetyczne dla Was zebrać w jednym filmie. Mam nadzieję, że ten film nie będzie jakiś za długi, bo... No umówmy się, to jednak nie jest klucz mojego kanału, więc jeśli macie ochotę mimo wszystko zostać ze mną na filmie o takiej tematyce, to bardzo serdecznie zapraszam was do dalszego oglądania. I słuchajcie, tak pomyślałam, że może ten film zacznę od twarzy, czyli od moich kosmetyków do makijażu, bo jeśli chodzi o pielęgnację, to ja już wam kiedyś w jakimś moim filmie wspomniałam, że ja raczej używam pielęgnacji profesjonalnej. Korzystam zwłaszcza z marek Bielenda Professional, Farmona Professional, czasem z marki Apis. I rzeczywiście te kosmetyki, chyba tak mi się wydaje, u mnie najczęściej się przywijają. jeśli chodzi o pielęgnację ciała czy twarzy. Ale nigdy Wam nie mówiłam o tym, czego używam do twarzy, jeśli chodzi o makijaż. I słuchajcie, jeśli chodzi o podkłady, to moim ulubionym podkładem od lat jest L'Oreal True Match. Chociaż ostatnio zaczęłam też odkrywać tańsze marki, i kupiłam podkład Fix Matte marki Reverse. I powiem Wam, że też mi się świetnie sprawdza. Jeśli macie taką cerę z rozszerzonymi porami i nie chcecie, żeby podkład podkreślał te rozszerzone pory, to mogę Wam zagwarantować, że jeśli chodzi o jeden i o drugi podkład, tego problemu tutaj nie ma i on nie podkreśla naszych niedoskonałości w postaci rozszerzonych porów. Więc jeśli macie podobną cerę do mnie, to myślę, że te dwa podkłady, zwłaszcza myślę ten warto przetestować, bo on kosztuje chyba 8 czy 9 zł, to myślę, że sobie spokojnie możecie zaznaczyć do testów, bo być może okaże się, że również dla Was będzie to strzał w dziesiątkę. Drugą kategorią są bazy pod podkład. Ja Wam powiem szczerze, że ja baz pod podkład bardzo rzadko używam na co dzień. Raczej zawsze jak tutaj siadam dla Was przed kamerą, to właśnie wcześniej pod makijaż aplikuję sobie bazę. Jeśli chodzi słuchajcie o bazy, to właśnie mi się sprawdzają te najtańsze najlepiej właśnie marki Reverse. Dzisiaj mam pod makijażem bazę silikonową z tej marki, ale też bardzo lubię ich bazy rozświetlające. No, tu mam jedną prawie zużytą. Więc kupiłam sobie nową od nich rozświetlającą w takiej tubie, bo niestety ta pompeczka, jeśli chodzi o butelkę szklaną, mi się po prostu popsuła, więc już teraz nie chciałam ryzykować zakupu bazy rozświetlającej w butelce, więc kupiłam sobie w tubeczce. Słuchajcie, dlaczego lubię te bazy? Ponieważ one nie mają przegiętych efektów. Czasem, jak kupujecie bazę silikonową, to aż jak jeździecie sobie po tej twarzy, to czujecie, że po prostu ona jest nienaturalna w dotyku. Albo jak kupujecie sobie bazę rozświetlającą, to po prostu wyglądacie cały dzień, jakbyście były spocone na twarzy. Jeśli chodzi o te bazy, one mają tak delikatny efekt, że właściwie tylko i wyłącznie tak naprawdę przyklejają Wam, mówiąc klokwialnie, ten makijaż bardziej do twarzy. Lekko te twarz wygładzają, ale nie mają właśnie tak przegiętego efektu, żebyście miały wyglądać jak po prostu... Postać z Muzeum Figur Woskowych, tudzież osoba bardzo mocno spocona na twarzy, więc myślę, że bazy z takim leciutkim efektem to jest przynajmniej coś dla mnie. Nie wiem, jeśli macie takie tendencje właśnie do wybłyszczania się strefy T i macie tutaj właśnie skórę tłustą w tych miejscach, to myślę, że również mogą sprawdzić się Wam. Kolejnym moim produktem must have, którego używam odkąd tylko miał swoją premierę, a nie jest to powiem szczerze jakiś stary produkt, bo on zdaje się na rynku jest od roku, jest korektor Marki Rimmel i jest to The Multitasker. Słuchajcie, dlaczego ten korektor? Raz, że ma bardzo dobre krycie, a dwa, że nie wysusza nam przestrzeni pod okiem, a wiadomo, że ta przestrzeń jest bardzo nefralgiczna, no nie chcemy sobie tutaj narobić zmarszczek, a wiadomo, że zmarszczki w dużej mierze powstają, jeśli utrzymujemy bardzo tak naprawdę suchy poziom skóry właśnie w tych miejscach, gdzie lubią się niestety tworzyć. Więc jeśli chodzi o ten korektor, to świetne krycie, bardzo fajna konsystencja, nie zastyga, więc można nim budować, można nim pracować nad kryciem. No a właśnie poza tym, jego jedna z głównych tak naprawdę dobrych cech to fakt, że nie przesusza nam skóry. I słuchajcie, doszliśmy do produktu, o który jestem pytana najczęściej, czyli o pomadki. I słuchajcie, tutaj jestem wierna tym pomadkom od lat. Ja ich używam mniej więcej od 3 lat i słuchajcie, przez ten czas w ogóle nie zmieniłam produktu, więc możecie być pewni, że długo, długo będę jeszcze używać tylko tych pomadek i je nie wymienię na żadne inne. Bo po prostu nie mam powodu, bo są świetne. I są to pomadki od marki Maybelline i jest to Superstay Matte Ink. Słuchajcie, tytany nie do, nie do zdarcia, pomadki nie do zjedzenia, pomadki nie do zdemakijażowania wieczorem. One się po prostu tak wżerają w skórę i tak się trzymają. Jedyny ich minus to to, że one mają matowe wykończenie. A ja powiem szczerze, nie jestem miłośniczką matowego wykończenia, więc ja zawsze na tę pomadkę sobie aplikuję jakiś błyszczyk bezbarwny albo jakąś pomadkę nawilżającą po prostu, żeby jednak tego matu nie było na moich ustach widać. Jeśli chodzi o kolorki, których używam, ja je zawsze mieszam. Używam kolorów numer 10 i 15. Piętnastkę ciemniejszą daję zawsze na wyrysowanie linii warg i tutaj blisko kącików, Jeśli chodzi o ten jaśniejszy odcień numer 10, to go daję tutaj na środek ust. I właściwie tak mój makijaż wygląda. Słuchajcie, od całych 3 lat, jeśli chodzi o usta. I teraz, jeśli chodzi o pudry, to powiem Wam, że w kwestii pudrów jestem bardzo monotematyczna, bo używam tylko jednej marki. Uważam, że pudry tej marki po prostu najlepiej wyglądają na mojej skórze. I oba pudry, które posiadam są od marki Eveline. Jeśli chodzi o puder warietę, to jego używam najbardziej właśnie na tę przestrzeń wokół oczu, pod okiem, bo on nie wchodzi w zmarszczki, nie pogłębia tych zmarszczek, nie sprawia, że one stają się bardziej widoczne. Jeśli chodzi o pozostałą część twarzy, to używam takiego Professional make-up, po prostu tak się nazywa ten puder z Eveline. On nie jest drogi, wydaje mi się, że on kosztuje coś około 11 zł, chyba w internecie. Oba bardzo polecam, oba są bardzo dobre, choć tak jak mówię, ja jednego używam tego pod oczy, a jeśli chodzi o ten, to na pozostałą część twarzy. Słuchajcie, a jeśli chodzi o cienie do powiek, to tak naprawdę jest bardzo dużo marek, które mają świetne cienie do powiek, więc tutaj czy sięgniecie po Eveline czy po Catrice. Myślę, że zawodu nie będzie. Ja wam pokażę dwie takie paletki, które bardzo lubię, a mianowicie Color Care. To są, słuchajcie, kosmetyki całkowicie wegańskie. Produkuje je pasjonatka makijażu z Polski, marka bardzo mało znana, ale słuchajcie, produkty te mają taką pigmentację. Że wystarczy tylko delikatnie wziąć na opuszek palca produkt, żeby miał właściwie całkowicie, całkowite krycie. Jeśli chodzi o te cienie ciemniejsze i te cienie błyszczące, ich używam głównie na powieki. Jeśli chodzi o te cienie jaśniejsze, ja je delikatnie rozcieram na policzkach i po prostu stosuję je jako róż po prostu w makijażu. Jeśli chodzi o drugą firmę, mało mam wrażenie znaną, o której rzadko się mówi, to firma Mio i ona ma takie cienie 5 points, czyli pięć tak naprawdę cieni w opakowaniu. Słuchajcie, świetna pigmentacja, doskonale się nimi pracuje, można nimi budować krycie w zależności od tego, czy wam zależy na delikatnym efekcie, czy na bardzo spektakularnym. I jeśli chodzi o moje wybory, to właściwie myślę, że teraz chyba najczęściej używam właśnie tych dwóch paletek. Generalnie uważam jedne i drugie kosmetyki za bardzo dobre i warte uwagi, choć tak jak mówię, nie przekreślałabym innych cieni, bo również Everline czy Catrice mają cienie naprawdę o bardzo, bardzo dobrej jakości. I jeśli chodzi o maskarę, słuchajcie, tutaj też nie zmieniam preferencji od mniej więcej roku, kiedy ten produkt zaistniał na rynku. Uważam, że to do moich rzęs jest najlepsza maskara, ma najbardziej spektakularny efekt. Więc jeśli macie takie delikatne, cieniutkie rzęski, bo ja mam takie baby hairy właściwie, ale macie te rzęsy długie, bo ja mam długie rzęsy, choć właśnie bardzo takie cieniutkie, takie właśnie baby hair, to maskarą, która powoduje, że mam po prostu dwa razy większe oczy i tych rzęs dwa razy więcej, jest maskara od Eveline z serii Varieté. W ogóle myślę, słuchajcie, że ta seria Varieté jest warta poznania, bo tu są naprawdę w tej serii dobre produkty moim zdaniem i którego właściwie produktu bym nie testowała to jakiegoś większego zawodu nie było. Ale jeśli chodzi o taki mega spektakularny efekt yy, i to, która maskara mi go właśnie dała, to poza paroma maskarami Rimla, które też są bardzo dobre dla moich rzęs, to zdecydowanie polecałabym warietę. No i teraz, słuchajcie, szybciutko i sprawnie, żeby też nie przedłużać, omówię sekcję włosów. Jeśli chodzi o włosy, to ja głównie używam kosmetyków profesjonalnych I ja, słuchajcie, mam niestety te, to nieszczęście i ten niefart że ja mam niedaleko siebie sklep, ale paznokci. Więc ilekroć tam wchodzę tak naprawdę po coś do robienia manikier czy do budowy żelowej, to niestety zawsze sobie znajdę coś z kosmetyki, a zwłaszcza z fryzjerstwa, bo nie mają bardzo bogaty dział fryzjerstwa profesjonalnego. Jeśli chodzi o moje ulubione farby do włosów, które nie niszczą włosów i naprawdę słuchajcie, ja takie eksperymenty robię na tych włosach, a naprawdę nie mam zniszczonych. No mam pióra teraz, bo zapomniałam dać odżywki, a niestety, jak nie odżywiam moich włosów, to one się puszą i są takie właśnie piurzaste. Ale naprawdę słuchajcie, kosmetyki profesjonalne, żeby włosy dobrze wyglądały, zwłaszcza farbowane włosy, jak najbardziej polecam. Jeśli chodzi o moją ulubioną farbę do włosów, to są to wszystkie farby od firmy CC of Sweden. Słuchajcie, świetne farby z witaminą C, właśnie ja je kupuję w ale paznokciach i oczywiście do nich utleniacz, no bo wiadomo, to są farby profesjonalne, więc nie dostaniecie jak w drogeriach od razu utleniacza do nich, więc musicie sobie dokupić osobno. Jeśli farbujecie włosy na ciemno, nie wiem, na czerń, na ciemny brąz, no to 3% absolutnie wystarczy. Jeśli na przykład macie ciemny blond czy jasny brąz, jeśli chodzi o kolor farbowany na włosach, no to tutaj już można stosować oksydanty 6%. Ja muszę sobie kupić 6%, no bo teraz jak widzicie mam jaśniejsze włosy niż miałam i obawiam się, że ta trujeczka może teraz powodować, że mi wyjdzie po prostu za ciemny kolor farby, więc muszę sobie koniecznie szóstkę kupić. Jeśli natomiast chodzi o moje ulubione szampony, to zdecydowanie polecam wam bez dwóch zdań. Po prostu ta firma dla mnie nie ma konkurencji. Firma Matrix to też jest marka profesjonalna. Ja ją też kupuję w ale paznokciach. Ja mam teraz szampon Dark Envy i to jest szampon, który neutralizuje rude tony na włosach, więc jeśli nie lubicie siebie w ciepłym odcieniu włosów, no to on będzie super do tego, żeby ten ciepły odcień włosów zneutralizować. A ten szampon w ogóle jest taki grafitowo-czarny, więc ja go bardzo często albo samymi opuszkami wmasowuję, żeby mi się paznokcie nie pobrudziły, albo po prostu myję nim włosy w rękawiczkach takich zwykłych, jednorazowych. Więc ta linia jest super, jeśli chcecie się pozbyć rudawych refleksów, druga linia Matrixa, którą kocham po prostu to jest linia High Amplify. I jeśli myślicie, że szampony z drogerii podniosą wam włosy u nasady, to słuchajcie, nic bardziej mylnego. Ja po linii High Amplify od Matrixa mam po prostu wręcz Afro. Mam tak podniesione włosy u nasady. Więc jak wykończę sobie Dark Envy, to zdecydowanie wró wrócę do High Amplify, bo już po prostu nie czuję potrzeby używania tego szamponu, odkąd rozjaśniłam włosy. Już nie mam takich ciemno-ciemnobrązowych, prawie czarnych z rudymi refleksami. Ale Matrix, jeśli chodzi o szampony do włosów, naprawdę słuchajcie petarda. Jeśli natomiast chodzi o odżywki do włosów, no to słuchajcie, tu od lat jestem wierna tej odżywce. To też jest odżywka z linii profesjonalnej marki L'Oreal i jest to Nutrifier z serii Expert. Słuchajcie, no włosy po tej odżywce są po prostu przepiękne. Jak widać dzisiaj jej na sobie nie mam, więc widać różnicę. Zazwyczaj w moich filmach mam, że tak powiem, włosy potraktowane wcześniej tą odżywką, więc one są przepiękne, lśniące. A czasem po prostu zapominam jej brać do kąpieli, bo ja chowam te kosmetyki przed moimi dzieciakami, bo one na okrągło mi paprzą, zwłaszcza moje młodsze dziecko. Myślę, że to jest świetna zabawa do wanny. Mam kosmetyki sobie po prostu wkraplać do wanny, a ponieważ nie są to tanie produkty, no to zawsze chowam przed moimi dzieciakami. No i właśnie w związku z tym miałam schowane, jak myłam teraz, włosy, więc wygląda to jak wygląda. Próbowałam troszeczkę poratować tę sytuację takim olejkiem arganowym od Pantin Provi. No ale nie, nie, jak widać nie za bardzo mi wyszło, bo one nadal się puszą i nadal po prostu są piórka, tak, gdybym miała być szczera. Ale słuchajcie, na końcówki włosów, jeśli macie takie słuchawe końcówki włosów, super działa ten olejek arganowy Provi i z tego co wiem, to on chyba też nie jest jakoś szalenie drogi. Ja go kupiłam w Biedronce chyba za 13 zł, więc myślę, że dobra inwestycja tak naprawdę w takie ładny, blaski wykończenie włosów. Dobra, a teraz paznokcie. Słuchajcie, jak wiecie, ja jestem paznokciomaniaczką. Yy, że tak powiem, przedłużam, buduję sobie paznokcie na żelu, robię hybrydę, wcieram pyłki, eksperymentuję więc troszeczkę o produktach do paznokci, których używam. Jeśli słuchacie, chodzi o żele do przedłużania. Kocham te żele z Ale Paznokci Perfect French Kashmir Cover. One są brudne, no bo wiadomo, jak się robi paznokcie, to jest trudno utrzymać czystość takich opakowań. I tu mam akurat rękę Sote, bo jeszcze nie zdążyłam je pomalować. Więc tu możecie zobaczyć jaki kolor ma ten żel. Że on jest bardzo ładny, taki naturalny różowiutki. Ale słuchacie też pokochałam żele One Drop Tixology od Molilak. Też ostatnio je znalazłam w Alepaznokciach, to jest też jakaś nowość. I te żele są zwłaszcza super latem, bo one mają pamięć cieczy, czyli tą właśnie tiksotropie, co powoduje, że one po prostu nie leją się nam na skórki, jak jest tak bardzo gorąco w otoczeniu. Ten żel od Alepaznokci jest żelem troszeczkę rzadszym, więc tutaj w lato budowa nim jest utrudniona, właśnie dlatego, że on może nam zalać skórki. Zimą jest super i jesienią, kiedy jest troszeczkę chłodniej w pomieszczeniach. Natomiast jeśli chodzi jeśli chodzi o One Drop Tixology od Molilac, no to tutaj wiosna, lato, jesień, zima ten żel się po prostu nie leje. Więc dla mnie to był ulubiony żel tak naprawdę. Teraz jak były te upały i w sierpniu i w lipcu, ten żel po prostu mnie poratował, jeśli chodzi o budowę paznokci. Słuchajcie, jeśli natomiast chodzi o lakiery, bazy, topy i tak dalej, to moje tak naprawdę ulubione lakiery, też je kupuję w ale paznokciach notabene. To są lakiery od takiej mało znanej mareczki, powiem wam szczerze. Jest to marka Alelak. No tu mam jeszcze beżyk. Jest to marka Alelak, ona kosztuje w granicach 13 zł, chyba za lakier, ale słuchajcie, pigmentacja jest po prostu perfekcyjna. Większość tych lakierów Alelaka kryje na jedną warstwę w ogóle bez żadnego problemu i myślę tak naprawdę, że te lakiery nie mają się co powstydzić, jeśli chodzi o dużo, dużo droższą konkurencję, tak naprawdę cenową. Więc Alelaczka polecam tym bardziej, że one mają super takie króciutkie pędzelki, więc bardzo fajnie się nimi podjeżdża pod skórki. Jeśli chodzi o jakieś bazy czy topy, to najczęściej wybieram Molilaka. Molilak ma bardzo fajne też produkty. Ja uwielbiam, jeśli chodzi o topy, Top Soft od Molilaku. Utwarzam go 60 sekund i słuchajcie, przez 3 tygodnie nie mam żadnej rysy, <coughs> przepraszam, na paznokciach. Jeśli chodzi o bazę, to też używam bazy z Molilaka pod żel albo X-Bond, tak się nazywa ta baza, albo po prostu rubber base, tylko ją wcieram pędzelkiem do żelu, żeby się żel nie zapowietrzał i lepiej trzymał. Jeśli chodzi, słuchajcie, o ym, oliwki do paznokci, takie perfumowane, to też mam z Molilaka. Ja już Wam kiedyś mówiłam, że y, lubię ich oliwki, one bardzo ładnie pachną, długo się utrzymują, zwłaszcza ta się długo utrzymuje. To jest mistyk i to jest odpowiednik C. Armani'ego, więc jak chcecie, żeby Wam dłonie ładnie pachniały i nie wiem, chcecie się z kimś przywitać i zostawić po prostu na jego dłoni swój zapach, to zdecydowanie do dbania o skórki Wam polecam te oliweczki od Molilaka. I słuchajcie, ostatni blok programowy, kosmetyczny w moim filmie, myślę, na który bardzo, bardzo dużo z Was czekało, bo zwłaszcza dużo pytań otrzymuję o świetny samoopalacz, który nie miałby zapachu pieczonego, spalonego kurczaka. I powiem Wam, że ja ostatnio odkryłam tą markę, ja jej kompletnie wcześniej nie znałam. Jest to marka, która się nazywa Sankist. Ja na razie używam pianki z tej marki, muszę przyznać. Balsamu jeszcze nie użyłam. Zamówiłam sobie piankę i balsam w jednej przesyłce, żeby porównać, co będzie lepsze. Ale muszę Wam powiedzieć, że pianka jest po prostu totalnym sztosem. Nie wypukuje się tak codziennie pod prysznicem, jak niektóre inne samoopalacze. Nie śmierdzi też właśnie pieczonym kurczakiem. Wiecie, jak połąchacie swoją skórę bardzo, bardzo bliziutko, to oczywiście wyczujecie taki typowy zapach samoopalacza, ale absolutnie projekcja zapachu tego samoopalacza nie dochodzi do waszego nosa. Więc to na pewno nie jest zapach jak, jakoś intensywnie wyczuwalny, bynajmniej. Myślę, że ze wszystkich samoopalaczy, które posiadam, jest to jeden z tych samoopalaczy, gdzie właśnie najmniej się czuje. Ten specyficzny zapach. No, jeśli chodzi o opalinizm, jaki daje, no to ja go właśnie mam na sobie, więc myślę, że widać, że, że się sprawdza całkiem ok. Tylko oczywiście musicie pamiętać, że aplikując samoopalacz, musicie to robić w specjalnej rękawiczce, żeby sobie po prostu nie opalić wnętrza dłoni, tak? I nie zostawić tutaj jakichś brązowych plam. Więc, zanim zakupicie samoopalacz, czy z samoopalaczem w jednej przesyłce, na przykład z jakiegoś sklepu internetowego, koniecznie weźcie sobie rękawicę taką specjalną do rozmarowywania, właśnie samoopalacza. I to byłoby, kochani, tyle, jeśli chodzi o mój dziwny film na tym kanale. Przyznam szczerze, że ja też nie wiem, jak on mi wyjdzie i czy Wam się będzie podobał, bo. Nie jest to tematyka, w której się jakoś biegle poruszam. Powiem szczerze, nie jestem jakimś szczególnym specjalistą od kosmetyków kolorowych czy samoopalaczy. Niemniej jednak, słuchajcie, mam nadzieję, że moje wybory i osobiste preferencje w jakiś tam sposób pomogą Wam tak naprawdę wybrać z całej masy ogromnej kosmetyków i produktów coś dla siebie do przetestowania. Tymczasem, tym, którzy dotrwali do końca filmu, bardzo dziękuję, że obejrzeliście kolejny film na moim kanale. Taki zupełnie inny film na moim kanale. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia, mam nadzieję, niebawem w kolejnym filmie. Pa Pa!